Ta droga to kluczowy dla Suwalszczyzny szlak komunikacyjny łączący nasz subregion ze stolicą województwa, ale też łącznik Via Carpatii i Via Baltiki. Jednak wcale nie jest pewne, że trasa powstanie, ponieważ inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż mimo zapowiedzi nie podjęła decyzji co do wyboru wariantu przebiegu drogi. Są, jak już informowaliśmy, cztery koncepcje, z których tylko jedna łączy Augustów z Białym. Stokiem. Pozostałe omijają Suwalszczyznę, która, zdaniem podlaskich samorządowców podstawowego szczebla, bez tego traktu nie będzie mogła należycie się rozwijać, a przede wszystkim mieć sensownego połączenia ze stolicą Podlasia. Po niedzielnych uroczystościach w gibach lokalni samorządowcy, korzystając z wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na Suwalszczyźnie, spotkali się z nim i podnieśli temat tego szlaku. Niedawno światło dzienne ujrzała informacja, z której wynika, że ocenie poddano wszystkie cztery koncepcje przebiegu drogi. Zdanie specjalistów jest zbieżne ze stanowiskiem lokalnych samorządów. Wariant łączący Augustów z Białym Stokiem uzyskał najwyższą kompleksową ocenę, choć z pewnością nie jest najtańszym rozwiązaniem. Jest również najbardziej optymalny środowiskowo. Przebywający na urlopie wypoczątkowym prezydent Suwałk nie przedstawił żadnych wniosków płynących ze spotkania z szefem polskiego rządu, ale jak ustaliliśmy, Uczestniczył w nim. Za tym najbardziej optymalnym przebiegiem drogi opowiada się również wyjątkowo zgodnie Podlaski zespół parlamentarny. Choć droga może powstać dopiero za parę lat, to teraz ważą się jej losy. Wiele wskazuje na to, że decyzja kluczowa dla gmin położonych wzdłuż aktualnej ósemki może zapaść w bieżącym roku. Zatem teraz jest najwłaściwszy moment, by o nią zawalczyć.